Nie wiem, może sam powinienem robić te kaskaderskie triki. Zastanawiam się, czy te twoje triki nie są aby zbyt arcygenialne, wiesz? Jeszcze raz przepraszam, ale nic się nie bój. Została nam już tylko ostatnia sera. Zero niebezpieczeństw, wszystko pójdzie gładko. Obiecuję. Dobrze, niech ci będzie. Powodzenia. Jake Bond, super szpieg, scena 57. Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Pond. Od dawna na pana czekałam. Glowfingers, stara dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa, proszę związać mojego więźnia. I cięcie! Związać mojego dublera! Robienie filmów już mi się nie podoba. To też mi się nie podoba. Czy ty musisz ciągle narzekać? Prosta sprawa, masz tylko wziąć lupę, nakierować promień słońca na linę i przepalić więzy. O tak, łatwe. Łatwe? Łatwe. Oj. Akcja! Cięcie! Cięcie! I znowu trzeba dzwonić po sama! James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. Wybacz, kochany. Pali się benzyna. Woda odpada. Użyjemy piany. Tak jest, robi się. Penny, ja pójdę pierwszy. Ty leć odłączyć zasilanie. Słuchajcie, nie pali się coś przypadkiem? Mój domek! Mój niedoperz! Niewiarygodnie, jak cicho i spokojnie. W kawiarence się pali! Stójcie, dzwonię po strażaka sama. Skanowanie terenu! Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Zablokowane. Dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam Jones. Butla pełna, tlen 100%. Jesteś strażak gotowy? Elvis. Oczywiście. Butla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd.
Dobra, po kolei. Łapcie mnie za rękę. Nie podnosić się. Chodź, Mandy, szybko. Chodź do mnie. Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Mógłbyś trochę uważać. I patrz, wiosło mi wypadło. Czekaj, spróbuję sięgnąć. O nie, i nie mamy wioseł. Słuchaj, my odpływamy. No nic, trzeba wołać. Na pomoc! Na pomoc! Coś słyszę. Przecież to Norman i Derek. O nie. Sam, pomóż! Czeka nas porywa. Rzucam wam linę, łapcie! Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy. Prosiłem chyba, żebyście nie brali łódki, prawda? Wiem, przepraszamy. Wujku, patrz! Pali się! Fatalnie. Trzeba to zgasić, bo zaraz się rozprzestrzeni. Co? A gdzie tłumice? Gdzie co? No te łopatki takie. Łopatki, bo jejku, no potrzebowaliśmy wioseł. I tak się składa, że wpadł do wody, ale to nie nasza wina. Nie nasza, bo Normana. Nie interesuje mnie, czyja to była wina. Jeśli nie zagasimy ognia, może pochłonąć cały las. Szczęśliwie nie jest złamana, po prostu mocno się potłukła. I kamień spadł mi z serca. Powie mi ktoś wreszcie, co się tu u was dzieje? Próbowaliśmy poprawić formę. Ach tak, mam nadzieję, że wcześniej wszyscy się rozgrzaliście. Cóż, bo... I się nie forsowaliście. Spory pożar lasu przy młynie. Spory pożar lasu przy młynie. Chwileczkę! A dokąd to się państwo wybierają? Wykluczone, musicie teraz leżeć i odpoczywać. Jak to? Przecież pali się las. Trudno, kapitanie, my musimy sobie poradzić. Co? A tak, tak, my, oczywiście, to ja skoczę po hełm. Odsuńcie się jak najdalej. Za 2 sekundy przyjedzie pomoc. A gdzie reszta naszej drużyny? Później ci wszystko wyjaśnię. Ważne, że jesteśmy i możemy działać. Bardzo się cieszę. W takim razie opanujmy ten pożar. Panowie wezmą węże. Ja spróbuję go stłumić. No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej-ho, witajcie, kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Young Genius Strum 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się,
Joe, daj mi tutaj pełną moc! A niech to, niech to, niech to. O, masz no! Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił! Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga! Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się! Zasilanie odłączone! Coś czuję, że Geniusz Strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu! Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. I już po pożarze! Juhu! Ojej, uważaj! Wysiądę może z twojej strony. Penny, wdrażamy plan B. Zrozumiałam. Ben, pośpiesz się. Uwaga na lód! Sam tytan nie przebije się przez lód. Dzięki, rozumiem. Tom, słyszymy się? Będzie nam potrzebny Wallaby. Jasne, lecę. Podoba mi się taki pociąg, co sam jedzie. I jeszcze się pali. Normaxo, ratuj nas! W porządku. To Normaxo zadzwoni do mamy. Zadzwonię do swoich kosmicznych przyjaciół po pomoc. Mam tu międzyplanetarny komunikator falowy. Przestań, przecież to bus. Norman, to chyba nie czas na... Ci, kiedy ja rozmawiam. Spróbuj polecieć równo nad pociągiem. Dobra, postaram się. Normaxo, patrz! Lecą twoi przyjaciele. Wow, to chyba UFO. UFO co? A, kosmici! Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami. Chyba nic z tego. Bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać. W tym śniegu nic nie widzę. To jest to. Śnieg. Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Przejdzie do historii! O nie! Kosmita na dachu! Że sam, bo kto inny? Penny, bierzcie z Arnoldem Venus. My jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się!
pełna. Tlen 100%. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się. Zasilanie odcięte. Sam, popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Nie, to jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali! Spokojnie! Elvis, teratunek! Butla pełna. Tlen 100%. Zasilanie odcięte. Bardzo wszystkich przepraszam. To ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem. Trochę? Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina. Powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Słuchajcie, chyba wiem, jak zdobyć coś smacznego na ząb. Mam taką cichą nadzieję, że sam coś wykombinuję. Ja też. Potwornie mi burczy w brzuchu. I o wilku mowa. Ciekawe, co wymyślił. Nie. Ale... A to ci dopiero! Niemożliwe. Bella lasagna. A niech to... Kridlington, a co tu się wyprawia? Zdaje się, że miałeś czyścić Jupitera, a nie moczyć nogi. Wiem, wiem, oczywiście. I niech pan spojrzy. Jupiter aż cały się błyszczy. To co, mogę już do nich dołączyć? Proszę. Najpierw inspekcja. A co to za kurz na zderzaku, co? I światła brudne. Nie puszczę cię na żadne ćwiczenia, kolego Kridlington, póki Jupiter nie będzie czysty. Jak łza i błyszczał niczym szmaragd. No dobrze, przyjacielu. Zaczekaj tu, skoczę po czystą wodę. Patrzcie, jedzie do nas nowy smok. Stop, niech pan tam zaczeka. Wie pan, jestem królem smoków, chcę mieć wielkie wejście i zrobić wrażenie. O, no tak, prawdziwy smoczy król będzie miał prawdziwego smoka. Przed takim królem wszyscy padną na kolana. Patrzcie na to i podziwiajcie. O, rety, ale smoczysko. Fantastyczne. A czemu się pali? Co? Jedzie prosto na nas. Już pędzi prosto na stację! W tej sytuacji dzwoni po strażaka sama. Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Kto by się spodziewał? Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni! Przecież tam jest moja Bessie. Pełna. Tlen 100%.
Czy Bessie? Pożar ugaszony, kapitanie, a Bessie... Bessie cała i zdrowa. O, kamień spadł mi z serca. Hej, panna słodka szprotko. Nie bój się, mała, uratuję cię. Jestem tu, psinko, już do ciebie płynę. Bo ja świetnie pływam, wiesz? Mam nawet sprawność pływaka. Panna słodka szprotka strasznie szczeka. Czekaj chwilę, panno słodka szprotko. Czekaj na mnie! A to brzmiało jak Norman. Najwyższy czas wezwać strażaka sama. I już. Wszystko się trzyma. Bardzo ci dziękuję. Jutro zwrócimy to wszystko do sklepu. Proszę, kolego. Ostatnia deska. Norman i panna słodka szprotka wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Panna słodka szprotka i Norman wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Elvis, bierz Saturna! Zjadł mi kiełbaski. Spokojnie, znajdziemy ich. Uwaga, szykuj się, Saturn. Lecisz. Jest, tam jest. Norman, trzymaj, złap się tego. Elvis, odbiór! Mamy Normana, ale nigdzie nie widzę psa! Mam psa sam! Saturn go znalazł! Płynie prosto? Prosto do oceanu? Bez szans, nie zdążymy! Zdążymy, jeśli pomkniemy skrótem! Penny, szykuj się! Elvis, odbiór! Panna słodka szprotka bezpieczna i... Ojej, straszliwie mnie liże. Posłuchaj, szukaliśmy już chyba wszędzie. Ja naprawdę powinienem wracać. Nie! Proszę, jeszcze chwilę. Jeśli go nie znajdziemy, mama będzie niepocieszona. Jeśli nas pan zostawi, nigdy sami nie wrócimy. To taki biedny, mały, ranny lisek. Naprawdę nie chce pan być bohaterem? Co się stało? Coś ci wpadło do oka? Patrzcie, tam na górze. Coś dużego i czerwonego. I to się rusza. Mamy lisa! Zaraz go złapię. Nie ma mowy. Nie widzisz, jakie wysokie drzewo? Ja to zrobię, dobrze? W końcu jestem waszym zastępowym, tak czy nie? Szkoda tylko, że musiałem wsunąć tyle tych kotletów. Jeszcze trochę. Świetnie panu idzie. Teraz trochę w lewo. Tak jest. Udało się. Kiedy to nie lis? Jak to nie? To zwykły latawiec. O ręce, nic panu nie jest? Wszystko po... Musimy dzwonić po strażaka sama. Z przyjemnością oznajmiam, że radar jest w 100% zdrów. Hurra! To świetnie, ale ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę ostatnio bardzo dziwnie się zachowywał. Ale jest zdrów jak ryba. Brawo, maluchu! Zasłużyłeś na swoją ulubioną czekoladkę. Elvis, nie wolno! Po czekoladzie psy ciężko chorują. Przyznaj się, często dawałeś mu czekoladę? Ja? Często? Nie. No, może czasami. I wszystko się wyjaśniło.
Trevor Iwas zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Trevor Iwas zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Penny, weźmiemy Wenus i pojedziemy razem. Elvis, dzwoń po Toma, niech bierze Wallaby. Tak jest, przyjęłam. Trzymaj się tam, mały. Jestem z ciebie taki dumny. Błagam, niech się pan trzyma. Będzie dobrze, sam już jest. Dzięki, mały, widzę go. Niech to... Mam cię. Zadzwońmy może do strażaka sama. Nie da rady. Telefon został w namiocie. Pobiegnę do centrum ratownictwa. Tam mamy drugi telefon. A my zabierzemy dzieciaki w bezpieczne miejsce. Chodźcie, idziemy. Żeby tylko cały las się od tego nie zajął. Ja tylko sprawdzam alarm, wujku. Baterie są w porządku. Gratuluję. Podołałeś wyzwaniu strażaka sama. Hurra! A ja zaraz tutaj... Zaraz skończę. Zaraz. Jesteśmy! Och. Wujku, sam. Chodź, tam jest coś dziwnego. Coś bardzo, bardzo dziwnego. Co jest? Co się stało? Widzisz, tam w górach coś się chyba pali. Przecież tam są nasi harcerze. No dobra, dzwonię do remizy. Pożar w górach. Harcerze w okolicy. Pożar w górach. Uwaga, dzieciaki w okolicy. Słuchaj, Penny, Jupiter nie wjedzie do lasu. Musimy zabrać Wenus. Armatkę wodną. Trzeba opanować ten ogień. Już się robi. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Przydałoby się wsparcie z góry. Trzymajcie się, już do was lecę. Szybko się uwinęliśmy. Sam, ostrożnie. Woda czasem podmywa tunel i robi się strasznie ślisko. Mandy, nic się nie bój. Już po ciebie idę. Jestem, już wszystko w porządku. Proszę, napij się. Ojejku, dziękuję. Poślizgnęłam się, ale nic mnie nie boli. Spadłaś spory kawałek. I co, jaki masz plan? Nie wezmę jej na górę, jest za wąsko, nie zmieścimy się. Musimy wymyślić inny sposób. A
Co to za głosy? Halo, Penny, co tam się dzieje? Słyszę głos kapitana! Rozmawiają z Garretem o drezynie! O nie! Na pewno ma już takie ogromne skrzydła i wisi do góry nogami! Biedna, słodka Mandy! Mus, masz przy sobie mapę jaskiń? Tak, oczywiście. Mamy jaskinie. Tu jest wejście, a potem lecą tak. A stare kopalnie wyglądają mniej więcej tak. Rzeczywiście bardzo blisko. Akurat tam, gdzie wpadła Mandy. I drezyna gotowa, bo co dwie głowy, to nie jedna. Cóż, sam sobie nie poradzę. Zapraszam jednego z panów. Wiedź, jesteś strażakiem. Znasz się na akcjach ratunkowych. Penny! Halo, słyszysz mnie? Penny! O! Tam! Penny, cofnijcie się! Chodź szybko, schowaj się za mną. Ale cała góra się trzęsie! Wszystko jest w porządku, to tylko sam.